Dzień dobry, witam Tantaos i zapraszam na Let's Level Defenders of Tetsuidera. Tetsuidea. No właśnie. Tak więc ostatnim razem odwiedziliśmy ciepłe źródła w pobliskim mieście i dowiedzieliśmy się, że w górach pewna kobieta widziała właśnie mężczyznę o niebiesko-srebrnych włosach. Tak więc to będzie nasz poszukiwany osobnik. Więc zebrała się drużyna i ruszyliśmy w góry w celu zbadania tej sprawy. Droga jest dosyć liniowa, tak więc zobaczmy, gdzie nas zaprowadzi. Jest liniowa, ale krzywa. I mamy tutaj znowu tego nowego przeciwnika. Ostatnio szybko padnął, więc nie widzieliśmy, co potrafi. Chociaż niekoniecznie musimy widzieć. Doskonale. Poszło naprawdę sprawnie. Teraz mogę wejść tu do lasu, tak? Co to jest? Przeciwnik. Nie toperz. I pan oko. Zobaczmy. Jak na razie idzie bardzo sprawnie. Tak, trzeba było tylko pochwalić, żeby przestało iść sprawnie. Zdobyliśmy tonik i Airika zdobyła kolejny poziom. Nauczyła się Bang. Zobaczmy. Jest to magia. Ogromne obrażenia na jednego przeciwnika. W porządku. Czy to jest ten posąg, przy którym się kręcił owy pan? A, więc wybraliście podążanie za mną, bracie. O czym ty mówisz? Co dokładnie planujesz? Coś, co powinno być zrobione wieki temu. Ale co ja robię tutaj, się pytasz? To samo. Co zdołałam osiągnąć w tej jaskini? Zagubioną sztukę, wezwanie.
utworzenie hordy antyludzi. A teraz, jeśli mi pozwolisz, mam pracę do zrobienia. Z powrotem w Kalbie. Nie mogę na to pozwolić. Jeśli nie pozwolisz, byśmy ci pomogli, będziemy musieli z tobą walczyć. Te teksty są dosyć niejednoznaczne. W porządku więc. Miał nadzieję, że spojrzysz na sprawę z mojej perspektywy. Ale tak nie jest. Norbot. Nie spodziewałem się walki z bossem. Podejdź do przodu. Rozładowanie broni. Bang. Spróbujmy. No, za dużo obrażeń to nie zadało. Erika. Masz za mało. Wow. Jednym atakiem powalił Rosa. Leczenie na siebie. I ożywimy Rosa. Robi ogromne obrażenia. Jak się przed tym bronić? Najpierw bym go nie otruł, tylko sprawił krwawienie. Leira, wstawaj. Leczenie. Jeszcze więcej leczenia. Jeszcze dużo więcej leczenia. Ledwo się utrzymujemy. Nie miałem żadnego leczenia, nie? W porządku. Ty możesz zaatakować. Ożywisz Eirikę. A ty rzucisz leczenie na Lensa. Leira przeżyła.
O ile zdążę. Chyba nie zdążę. Lejra, wstawaj. Na szczęście mam dużo napoików, ale one mi się skończą kiedyś. Niedobrze. W ten sposób nie idę donikąd, jeśli on będzie cały czas to robił. Jedną turę przeżyją. Jeszcze więcej leczenia. Ożywianie mi się kończy. To już praktycznie ostatnie. Zablokuj, a ty spróbuj jeszcze rosa ożywić. Więcej leczenia. Rozładowanie. Nie wygląda to dobrze. Wygląda na to, że macie daleką drogę do iścia. Jak na razie pozwolę wam żyć. I dam wam szansę, rozważenie, jednak przyłączenie się do mnie. Ach. Mógł nas z łatwością zabić. Musimy wrócić do Galba. Szybko. Czyli nie dało się tego wygrać? A ja zużyłem wszystkie regeneracje i wskrzeszenia. Prawie dotarliśmy. Mam złe przeczucie.
Chyba to miasto. W porządku, nie wiem czego się spodziewać. Rozejrzyjmy się, zobaczmy czy cokolwiek się dzieje. Racja. Przy okazji... No, nie macie punktów życia. Nie byłem przygotowany na taką walkę. Ciekawe, czy dało się ją w ogóle wygrać. Ta muzyka jest intrygująca. Cześć. Dokupię troszkę zasobów. Mówisz to samo. Ale muzyka się zmieniła. A chwilę, moment, widziałem coś. Tutaj jest skrzynia. Stymulant, doskonale. Nie widzę żadnej szczególnej różnicy. Tak, odpocznijmy sobie. Zapiszę stan gry. Też mówisz to samo. Tak więc byłem wszędzie z wyjątkiem. Ciepłych źródeł. Zobaczmy. Okej. Ale nie mogę przejść. Nie ma tutaj nic nowego. Muzyka sugeruje, że powinniśmy tutaj coś znaleźć, ale nic się nie dzieje. Wracajmy do samochodu. Co to? Wygląda jak jakieś przemówienie. To jest prezydent Tetsuidea, tam do góry.
nie zaszkodzi, jak posłuchamy. Mieszkańcy Tetsuida, jesteśmy... nadszedł czas wielkich zmian. Przyswoiliśmy sobie potęgę naturalnego świata. I mamy nieograniczoną potęgę zmiany. Cokolwiek byśmy tylko chcieli. Zmienienia, cokolwiek byśmy tylko chcieli. Błagam, byście przyswoili sobie te zmiany. Użyjcie ich do własnej przewagi. Zainwestujcie je. Cynea stworzy nową technologię, nowe źródło eficjencji i taniej energii. Z tą naturalną potęgą stworzymy nowe miejsca pracy. I potęgę w świecie, jakiej nigdy nie było poprzednio. Ja szanownie namawiam was wszystkich do... He? Dobry wieczór, prezydencie. Co? Witam, panie. Kim ty jesteś? Jestem potęgą zmiany. Dużo większą niż ty. O nie. Tak, ludzie. Wasz prezydent jest martwy. Ale nie martwcie się. Nowa władza się rozpoczęła. I to bardziej pozytywna. Pokój, sprawiedliwość, siła. Nowy świat powinien zastąpić ten stary. Starożytna przepowiednia powinna się wypełnić. Cóż, pozwolę zrobić według was... waszej woli. Zobaczycie mnie ponownie. I will let you make of it what you will. Niektóre zdania po prostu nie mają sensu. Nie potrafię tego sensownie przetłumaczyć. O, pozwolę wam zrobić z tego to, co byście chcieli. Dziwne. Co jest? Ja mogę przeżyć płomienie? Jak? No! No! A. Płomienie są zbyt intensywne. Nie możemy je zatrzymać. Nie dostaniemy się do miasta, by wszystkich uratować. Nie! Musimy coś zrobić. My nie możemy. Musimy uciekać do samochodu. Ogień się za szybko rozprzestrzenia. I pochłania wszystko. Moja magia nie robi nic. Chrzanić to. Uciekajmy stąd. Godzina lub jakoś tak później. No, co do diabła mamy to zrobić? Dokąd Norbot poszedł? Musimy go powstrzymać. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Cóż... Może...
pójdzie szukać tego szalonego naukowca z laboratorium? Doktora Sairi? Na imię ma doktor Sairi. Nigdy go nie spotkałem. Nie wydaje mi się. Ale jest dobrze znany w kręgach Seinea. Był dowodzącym w projekcie żołnierza hyper zmodyfikowanego. Nie ma nic, na co by się nie posunął, by uzyskać odpowiednie naukowe rezultaty. Ale nie wydaje się to prawdopodobne, że zginął przy zburzeniu tego budynku? Nie mamy gwarancji, że tak naprawdę było. Doktor Sairi? Więc to wszystko jego wina. Ciekawe. Jak mu stworzyć tak strasznego człowieka? Istotę? Co on miał do czynienia z nim? Ja nie mogę sobie nawet wyobrazić. Co z tym miejscem, gdzie Zierksa został pokonany tysiące lat temu? Myślisz, że moglibyśmy tam coś się dowiedzieć? Wiem, że nie mamy wiele czasu, ale... ślady? To wiele dni temu. Astepes to jest nazwa miejscowości. Jest wiele dni drogi stąd. Nie jestem pewny, czy mamy czas na taki wyskok w bok. A co macie innego do robienia? Wydaje się, że Norbot może się teleportować z ograniczonym kapacytetem, ale nie wydaje mi się, że mógł udać się zbyt daleko. Aczkolwiek nie wydaje mi się, że cokolwiek mogłoby stanąć jemu na drodze. Sposób, w jaki spalił Galbę i sprawił, że tyle ludzi straciło swoje życia. On zapłaci za to. Wydaje mi się, że powinniśmy zrobić to, co jest najbardziej oczywiste. Dlaczego nie zaczniemy od szukania wstęp? Przed chwilą powiedziałeś, że nie mamy czasu tam iść. Te dialogi... troszkę wprowadzają w błąd, są zakręcone. Powinniśmy śledzić wiadomości na wypadek, gdyby informacja o ataku się pojawiła. Okej. Nawet jeśli Norbot nie będzie w Steps, prawdopodobnie znajdziemy tam coś, co możemy użyć. Mam taką nadzieję. Myślę, że powinniśmy zmienić płytę i ruszyć na północ. Co? Tak. Miejmy nadzieję, że nasze czyny dają jakiś rezultat. Powinniśmy się zatrzymać na stacji benzynowej i się upewnić, że mamy wszystkie zasoby, które będziemy potrzebować na to. Tak, ruszajmy. Nie jestem pewny, co mamy robić, ale powinniśmy ruszyć. He? W porządku. 6 godzin później. Te dialogi...
momentami nie mają dla mnie żadnego sensu. Nie wiem czemu. Droga. Wygląda na to, że jest zbyt uszkodzona, byśmy mogli dalej jechać. O, widzę znaki Zierksa w oddali. Wydaje się na to, że musimy po prostu iść. Co to? Uważajcie. Coś dziwnego leci w tym kierunku. Kurczę, czekaj. Co to jest? Brońcie się. Bad boy? Okej. Co do cholery? To dokładnie moja myśl. Czy powinniśmy się czuć zastraszeni? No mam na myśli... Ten patrzy się w innym kierunku. I pojawił się boss nie wiadomo skąd, nie wiadomo czemu, nie wiadomo dlaczego. Ale skoro stoi nam na drodze, tego z niej usuniemy. No a tak na wszystkich, tak? I nasze zdolności go ranią. Jego zdolności ranią nas. A chwila, moment. Nie podszedłem w poprzedniej rundzie? Więc zacznij nas leczyć. Rozładowanie. Zrób pęga. Nie jest to już takie potężne. Znowu ją odrzucił do tyłu? Więcej leczenia. Regeneracja. Jeszcze raz podejść. Tysiąc punktów doświadczenia. No to jest doświadczenie za bossa już tym razem. Rozdobił 14 poziom. No Boże. Czuję się podziurawiony potem. Cóż, miejmy nadzieję, że to było ostatnie coś, cokolwiek to było. Miejmy nadzieję na to. Coś bardzo dziwnego się dzieje. No, ja też byłem dosyć zaskoczony. Cokolwiek to miało w ogóle być. Duszek dziecka w zbroi? Ja nie mogę tu spaść. I są tu przeciwnicy. Wredna skrzynia. W porządku. Punktów doświadczenia.
To niewiele ogólnie. Face Smashers. To brzmi jak broń dla Leiry. Więcej obrażeń, ale mniej obrony. Ale niech będzie. I jest kryształ. I jest nowy przeciwnik. Chore ziele. Jakby to tak dosłownie przetłumaczyć. Zaatakujemy to coś ogniem i zimnem. Prawie 200 punktów doświadczenia. Zapiszę stan gry. I cóż nas czeka tu dalej? No proszę. Jeszcze jedna taka skrzynia. Granat 2 razy 3, czyli 3 granaty drugiego poziomu. Jeśli dobrze to rozumiem. Strona historycznej bitwy. Zierksa pałac. Skonstruowany w trakcie drugiego dojścia w 1777 roku. W porządku. Co do helikoptery? Helikoptery korporacji Cenea. Szybko, schowajmy się. Ciekawe, czemu one tutaj są. Nie wygląda na to, by robiły cokolwiek. Wygląda na to, że po prostu czekają. Coś dziwnego się tu dzieje. Oni prawdopodobnie wiedzą coś o Nodbornie. Nodborcie. Jak wymówić to jego imię. I ustawili tutaj straże. Na wypadek, gdyby on się zdecydował tu pokazać. Powinniśmy z nimi walczyć. Jest ich mało. Nie, nie ma go tu. Powinniśmy pomyśleć o innym planie. Właśnie sprawdziłem telefon i są wiadomości o pewnym ataku na miasto Dargus. Wiadomości mówią, że 10 minut temu ludność tej małej śnieżnej wioski Dargus wysłali okrzyk o pomoc. Są zasypywani potworami? Hordy potworów? To może tylko znaczyć, że Nordbot gdzieś tam w pobliżu jest. Wracajmy do samochodu.
Ale co chcecie zrobić? On jest silniejszy. Mieliśmy szukać wskazówek. Kurczę. O kurczę. Nadchodzą. A ten mech mu porusza się zbyt szybko. Przygotujcie się do walki. Deus Ex Machina. W porządku. Bo dlaczego nie? Więc do ataku. Aha. Zobaczmy. Tak dla pewności. Posiłki się zjawiły, tak? Kurczę, i się zbuffowali. O, tak na wszystkich. A, musi stać z przodu, tak? W porządku. Więc robimy tak. Było całkiem niezłe. Tak jest. Bo cyborga musiałbym się jeszcze pozbyć. Erika, muszę ciebie podleczyć. I zrób wielki bank na grenadiera. Mamy tutaj ładną zdolność specjalną. Więcej leczenia. I niech będzie zimno na wszystkich.
Dosyć wytrzymały jest. Nie mam many, ale mam punkty specjalne, regeneracja. No a niestety roz... Próbuję go ożywić. Ty się broń na razie. Podejdź sobie. Trochę leczenia jeszcze. Ty atakuj. I udało się. 240 punktów doświadczenia. Te doświadczenie też jest troszkę niezbalansowane. Za takiego bossa bym się spodziewał nieco więcej. Wszyscy w porządku? Ta. Troszkę zasobów pierwszej pomocy. I będę w porządku. Wracajmy do samochodu. Czekajcie. Nie zabijajcie mnie, proszę. Tylko jeśli dasz nam informację, skąd on się teraz tu wziął? Co ty tutaj robisz? No właśnie, to było właśnie moje pytanie. My polujemy na tego mężczyznę, którego doktor Seiri stworzył. Co? Gdzie do diabła jest doktor Seiri? Zacznij mówić. Albo... Chciałbyś, żebyśmy cię rzucili z tego klifu. Teraz jesteście mordercami? Okej. Jest w krystalicznym laboratorium na północ Honus. To jest wiele nowych lokacji, o których nigdy prędzej nie słyszeliśmy. Co jeszcze wiesz o Norbocie? Jak on został stworzony? I dlaczego jesteście przy grobie Zirksa? Sami tutaj przyszliście. My, więc... Nie jestem pewny dokładnie, jak został stworzony, ale... Ceinea usunęła ciało Zirksa z jego grobowca. I z jego ciała została stworzona iniekcja, którą podano Nordbothowi, albo coś w tym rodzaju. To wszystko, co wiem. Cóż, to było całkiem pomocne. Wydaje się na to, że możesz sobie iść. Tutaj, weź ten tonik, żebyś mógł się nieco zregenerować. Dziękuję. Nie chcę być częścią tego całego bajzlu więcej. Więc Norbot został stworzony z pierwiastku Zirksa.
przerażające. Kurczę. To jest naprawdę... zamieszane? Cały świat może być w niebezpieczeństwie. Tak, ruszajmy do Dargus i pomóżmy mieszkańcom, a wtedy ruszajmy bezpośrednio do kryształowych laboratoriów. Norbert na pewno odwiedzi to miejsce wkrótce. Mam te samo przeczucie, ruszajmy. Ale nie chcieliśmy iść do grobowca? Tak przy okazji... Są helikoptery, ale... No właśnie, jest tutaj coś do zdobycia. Granat 2. Mogę przejść po grobowcu. Tak. To ja nie mogę nic zrobić. No cóż, to mnie nieco zaskoczyło. Ta część gry chyba nie jest do końca dopracowana. Potent Berries. Chyba, że to jest na ziemi zrobione. Chociaż nie, nie może być to na ziemi, bo jest tutaj cień. Tak czy owak nie mogę z tym interagować. Ale dwa przedmioty były do zebrania. Szkoda. Myślę, że taki poziom z grobowcem i przeciwnikami w grobowcu byłby fajny. I wiele dialogów można by tutaj ogólnie przeskoczyć. To wyglądało jak pająk. O, nowy przeciwnik. Duch stepowy. W porządku. Mam nadzieję, że lubicie ogień. A, nie masz już magii. W porządku, podejdź. ...40 punktów doświadczenia, tyle samo co za tego bossa, no właśnie o tym mówię. Za takiego nawet... ...przypadkowego bossa... ...powinno być więcej tego doświadczenia. Fabularnie troszkę za dużo rzeczy dzieje się naraz. Wątki są za mało rozwijane, jak na mój gust. Ponownie. Straszna skrzynia. Piu. Mam na myśli piu.
wróciliśmy. Więc jedźmy do Dargus. Czekaj. Nie bez zdrapania lodu z szyby przedniej. Dziwne stwierdzenie. 3 godziny później. Nie było tam lodowatego otoczenia. Teraz jest lodowe otoczenie. Więc tutaj jesteśmy. Więc załóżcie kapelusze bohaterskie. Cokolwiek masz na myśli mówiąc to. Tak, tu nie przejdę dalej. Bałwanek! Okej, okay, plus 10 punktów dla tej gry za bałwanka. Bałwanek jest fajny. Proszę, pomóż nam. Te potwory wtargnęły do domu wszystkich. Do wszystkich domów. Okej. Znalazłem granat na beczce. Jest zamknięte. Ej, demonek! Odejdź ode mnie, demonie! Przyszliśmy ci pomóc, młoda damo. Czemukolwiek mówisz tak formalnie. Impy, tak? Potraktujemy ich nieco ogniem. Aha. Doświadczenia. I Leira dobiła 15 poziom. I Lenz również. W takim razie podziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Tu Antaos. Over and out.